Dzisiaj obchodzimy dzień przyjdź ze zwierzakiem do pracy. To może być pies, kot, szczurek, każdy z naszych członków rodziny mile widziany. To akcja, którą zaczynamy i myślę, że co roku ją będziemy kontynuować. Ja dzisiaj do pracy przyszłam z Ginger, moim psem, który już od rana w kolegium rektorskim mi towarzyszył i będzie dzisiaj towarzyszył cały dzień w naszej pracy. Gingerz, Gingerz, chodź, noga, noga, no proszę. Dzisiaj ze mną w pracy jest moja towarzyszka, często towarzyszka biegania, czyli Neska. Jest już z nami w domu 7 lat, od 2013 roku z nami mieszka. No jest pełnoprawną obywatelką, ma nawet w domu swój fotel, na którym zawsze leży. To znaczy współdzielimy go często, to wszystko zależy od tego, kto jest pierwszy. I no cóż, bez psa dom byłby bardzo, bardzo pusty. Dzisiaj na Politechnice Polskiej mamy właśnie inicjatywę taką, abyśmy każdy przyszedł z naszym pupilem, naszą pupilką, którzy powinni nam cały czas towarzyszyć, bo to jest tak bratnia dusza, jak tej duszy zaczyna brakować, to rzeczywiście każdy z nas na pewno odczuwa. Cieszę się, że taka inicjatywa, głównie dzięki zaangażowaniu pani Anidy Stanik-Bessler, która jest dużą miłośniczką zwierząt i za to dziękujemy, za tę inicjatywę. Dla ciebie! Przyszłam dzisiaj z psem, z Franką. To jest pies mojej córki Zosi. Bardzo fajna to jest akcja, która została zorganizowana dzisiaj na Politechnice. Parę piesków przyszło. Dzisiaj jestem w pracy z moim futrzastym kolegą Rico. Bardzo mi się podoba, myślę, że mi troszeczkę bardziej niż Rico, w związku z tym, że on jest lekko strachliwy, ale myślę, że jest to fajna odmiana od takiej naszej typowej biurowej codzienności. Także pomimo tej niesprzyjającej pogody, jakiś element wesołych chwil w pracy dzisiaj jest. Prowadziłam dwa moje kochane Yorki, Hanna 3-latka, Frodo 4-latka i kotka, ma na imię Aria i ma roczek. Bardzo, to jest fantastyczny pomysł, bo no jednak zwierzęta bardzo mocno wpływają na emocje ludzi, na integrację, na pozytywne wszelkie przejawy uczuć i emocji, także zdecydowanie popieram i prosimy częściej. On też ma nowa.